Cześć kochani, witam Was bardzo cieplutko w moim dzisiejszym filmiku. Już dużo więcej niż 3 tygodnie siedzimy w domu i dajemy radę. Ja tak czytałam sobie wiadomości. Są niektóre osoby, które porównują to, co się teraz dzieje, pandemia, do III wojny światowej. Tak, to jest najtrudniejsza, jedna z najtrudniejszych rzeczy, która spotkała ludzkość. Wiecie co, ale wszystko dzieje się po coś. Tak naprawdę teraz walczymy z cichym, niewidzialnym wrogiem, który czai się wszędzie. Nie walczymy bronią, tylko zostając w domu, myjąc ręce. Ale jak pomyślimy, to tak naprawdę my ludzie jesteśmy naszym największym wrogiem. Dlatego, że często myślimy, że wszystko nam wolno. Jesteśmy największymi drapieżnikami tej planety, naszej planety, naszego domu. Niszczymy naszą planetę i zatem niszczymy siebie samych. Kiedy my ludzie zapomnieliśmy, że być jest dużo ważniejsze niż mieć? I teraz powinniśmy dziękować Bogu. To jest największa lekcja naszego życia. Toczymy trzy bitwy. Pierwsza z niewidzialnym wirusem. Druga z izolacją, siedząc w domu. Są takie osoby, które znoszą siedzenie w domu dużo lepiej. Inne nie wiedzą, co ze sobą zrobić. I trzecia jeszcze nas czeka. Powrót do naszego życia, pozyskać nasze przedsięwzięcia, nasze prace, znów finansowo stanąć na nogi. Ale musimy to zrobić jako lepsi ludzie. Uczymy się teraz bardzo szybko. Po pierwsze, że rodzina jest wszystkim. Teraz możesz im poświęcić Twój cenny czas, którego wcześniej nie miałeś, nie miałaś. Teraz jest ten moment. Kochaj i szanuj Twoją rodzinę, Twoich rodziców, dziadków i pradziadków. Drugie, że żywność jest naszym życiem. Nie wyrzucaj, nie marnuj, dziel się. Oszczędzaj wodę, woda też jest naszym życiem. I dbając o wodę, dbamy o nasze środowisko. Oszczędzaj pieniądze. Teraz zapewne może zdajesz sobie sprawę, że wydałeś pieniądze na niepotrzebne rzeczy. Pieniądze, których teraz Ci brakuje. Ludzie mówią, że pieniądze szczęścia nie dają. Ale owszem, że dają, zwłaszcza wtedy, gdy używasz je z rozsądkiem i aby pomóc innym i sobie. Teraz jest ten moment, gdzie dużo ludzi jesteśmy odizolowani, dużo ludzi jest samych. Nie jesteś sam, jesteś sam ze sobą. Masz siebie. Teraz jest ten moment, żeby zatrzymać się i przyjrzeć się Twoim emocjom, Twoim uczuciom. Samotność nie jest aż taka zła. Zobacz, popracuj nad sobą, zobacz, jakim jesteś człowiekiem. Ile masz w sobie dobroci, życzliwości i miłości. Zobacz, jak bije Twoje serce. Dbaj o Twoje ciało. Jedz, ale nie obżeraj się. Ćwicz. Wszyscy mamy telefony. Jeżeli nie pracujesz w domu, odstaw telefon. Na pewno masz lepsze rzeczy do zrobienia niż siedząc w telefonie. Używaj go tylko wtedy, żeby zadzwonić do Twojej rodziny i zapytać o ich zdrowie. Wykorzystaj ten czas na maksa. Zrób porządki w domu. Jest tyle do zrobienia. Nie siedź tylko na kanapie, oglądając Netflixa, telewizję, obżerając się. Zmobilizuj się, bądź aktywny umysłowo i fizycznie. Ucz się, czytaj książki. Inspiruj się. I co najważniejsze, teraz jest ten moment, gdzie musimy wybaczyć sobie, albo powinniśmy, postarajmy się wybaczyć sobie i wybaczyć innym. Wtedy poczujemy dużo większy spokój. Bo tą całą sytuację przetrwamy i musimy z tej lekcji wyciągnąć wnioski. Są takie osoby, które wyciągną z tego wnioski, są takie, które nie wyciągną ich wcale. Ale to wszystko dzieje się po coś, żebyśmy byli i stali się lepszymi ludźmi, dobrymi, żebyśmy byli bardziej życzliwi i pełni miłości. I żebyśmy nie zapomnieli, że być jest dużo ważniejsze niż mieć. Miłego dnia Wam życzę.